Za słowo Poranny gość radia RDN Nowy. Sącz. Co prawda, mamy pierwszy dzień ferii, ale dziś będziemy poruszać bardzo ważne dla regionu i nowego sącza tematy dotyczące energetyki. Dziś w studiu mój gość Paweł Kupczak, prezes miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w nowym sączu. Dzień dobry witam! Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. No i od razu zaczynamy od ważnego tematu, który wiąże się z podwyżkami. Pod koniec roku przyjęta została przez Urząd Regulacji Energetyki w Krakowie nowa taryfa, weszła ona w połowie stycznia, to oznacza kolejne podwyżki dla mieszkańców i wyższe rachunki. Dlaczego tak się dzieje? No to jest pytanie... Może której... trochę retoryczne, bo wiemy, co się dzieje na rynkach, ale mimo wszystko trzeba zadać. Geneza jest podobna jak we wszystkich innych obszarach. Dlaczego poszedł chleb do góry? Jak spytamy piekarza, no bo gaz poszedł do góry. Dlaczego poszły w górę chociażby na przykład roboty budowlane, spożywka? Dlaczego? No bo dlatego, że poszedł do góry prąd. No i te ceny związane z podwyżkami cen surowców, nie bez znaczenia są dla MP no bo to ciepło musi powstawać z czegoś, ono powstaje z węgla, z gazu, ze zrębki drzewnej. No i niestety to wszystko poszło w górę, więc tutaj mamy do czynienia z, z takim permanentnym, wręcz szokowym wzrostem cen surowców na które MPEC nie ma wpływu, a na które musi po prostu dokonywać ich zakupu, w związku z czym to też musiało znaleźć swoje odzwierciedlenie w, w taryfach. No właśnie ta częstotliwość chyba budzi duże obawy mieszkańców, bo przecież jeszcze niedawno mówiliśmy o podwyżkach w zeszłym roku, a tutaj kolejne i pytanie, czy jeszcze w najbliższym sezonie, szczególnie tym grzewczym, możemy się spodziewać kolejnej podwyżki? To, ostatnie zmiany faktycznie było, nie, nie było aż tak z taką dużą częstotliwością, bowiem ostatnie zmiany, jakie miały miejsce, te przed, jeszcze przed wrześniem, miały miejsce w, w 2020 roku, pod koniec 2020 roku, czyli cały 2021 rok, całe większość 2022, pomimo tej szalejącej inflacji, nasze ceny były stabilne, a w 2020 roku mieliśmy obniżkę no i dopiero w, w te te dwie podwyżki w jedna we wrześniu 22 roku i teraz w styczniu 23 natomiast musimy cały czas pamiętać być może państwo tego gdzieś tak nie obserwowali dość dość mówią o, o naszych klientach dość szczegółowo natomiast ceny węgla ceny gazu ceny zrębki potrafiły z dnia na dzień Ruś i my pomimo naszych tutaj wieloletnich umów Dostawaliśmy, można powiedzieć, że z dnia na dzień zmiany cen. Musieliśmy się do tego dostosować, i to znalazło swój, swój wyraz w taryfach. Natomiast też warto podkreślić, że te taryfy MPcu u Nowy Sąd, że jak przeanalizowaliśmy wszystkie, wszystkie taryfy w promieniu różnych pc w promieniu 150 km, taki wzięliśmy sobie tutaj promień, mamy jedne z najtańszych. Na dowód tego, że mamy jedne z najtańszych, to jest to, że pomimo dwóch podwyżek. Była w zeszłym roku przyjęta taka ustawa o rekompensatach, która dawała przedsiębiorstwom energetyki cieplnej możliwość ubiegania się o rekompensaty, jeśli cena produkcji na wytwarzaniu ciepła będzie w przypadku instalacji węglowych będzie powyżej 103 zł. Co się okazuje? Ceny MPC po tych dwóch podwyżkach dalej są poniżej stuczek zł, jeśli chodzi o cenę wytwarzania, więc nam te rekompensaty nie przysługują. Dlaczego? Ano, dlatego, że mamy zatanie ciepło. Tak to można uznać, patrząc na tą pracę. Ta rekompensaty oczywiście z budżetu państwa. Dokładnie, dokładnie o tym mówimy. Więc jeśli na przykład te też sięgniemy i do doniesień medialnych, tak, słyszeliśmy o łasku, o pruszkowie, gdzie te ceny szły po 350% w górę. Ostatnio był słynny przykład. Piotrkowa Trybunalskiego i oburzenia, no tylko jeśli tam cena idzie z 90 zł za gigajul do 250 i więcej, no to faktycznie mówimy o, o dramatycznych wzrostach cen sięgających 150-200%. U nas to były dwie podwyżki po 30%, i też tutaj, odpowiadając na, na, na Pani pytanie, jeśli chodzi o kolejne. Ciężko nam tutaj prognozować, jak będą się zachowywać ceny surowców, bo one mają w tej sytuacji wyłączny wpływ na to, jak te ceny się kształtują, bo mm. więc bowiem te koszty stałe mpc są trzymane w ryzach. Mamy wprowadzony program oszczędnościowy, mamy szereg rzeczy, które wpływają na to, żeby te koszty stałe. Zresztą jak popatrzymy, jest odpowiedni materiał na stronie internetowej mpc pokazujący, jak te koszty stałe, koszty związane z podatkami, wynagrodzeniem remontami, etc., są na podobnym poziomie. Natomiast największy wpływ mają uprawnienia, ale przede wszystkim ceny zakupu surowców. Jeśli te ceny surowców utrzymałyby się na poziomie taki, jaki był, ukształtowały na tym poziomie, który mamy, obserwujemy w ostatnich miesiącach, to możemy rozmawiać o stagnacji i my nie będziemy na pewno żadnego kolejnego wniosku zgłaszać, bowiem pozostałe koszty mamy tutaj odpowiednio, odpowiednio uszeregowane, tak to nazwijmy. Natomiast ceny surowców to jest to, co ma największy wpływ na, na tą cenę, która, jest, która się kształtuje, która się ma w swoje odzwierciedlenie w taryfach. Mhm. Zmiana była tej taryfy po trzech miesiącach. Taka Tutaj była różnica czasu. Ten wniosek póki co nowy nie jest przygotowywany, bo wiem, że poprzednio, gdy wprowadzano nową taryfę, już myśleliście o tym, że jednak trzeba będzie kolejny wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki. Zgłosić. Ta pierwotna taryfa miała, e, oczywiście ona nie była jakoś w żaden sposób tutaj, m, nowy sąd nie został nazwijmy to wyróżniony przez URE, bowiem inne PC też miały tak bardzo długie okresy wprowadzania e, taryf. Ona była wprowadzana przez 326 dni. Była z, wniosek taryfowy został złożony w październiku 2021 roku, a został zatwierdzony dopiero we wrześniu 2022 roku, a każdy e, obserwujący. Nazwijmy to rzeczywistość dookoła, widział, jak te ceny się potrafiły zmieniać. Więc my już na końcowym etapie tego wniosku wiedzieliśmy, widzieliśmy kolejne, czy w momencie zatwierdzenia, widzieliśmy już kolejne kolejne wpływające do nas podwyżki cen surowców, i to było tym podyktowane. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych nie mamy procedowanych żadnych kolejnych wniosków. I tak, jak wspomniałem, jeśli te ceny surowców się ustabilizują na tym poziomie, który jest obecnie, to nie ma podstaw do tego, żebyśmy kolejne wnioski składali, podwyżkowe. Mhm. Ja wierzę na to, ja wierzę też to głęboko. Oczywiście przestrzegam przed hura optymizmem, który tutaj już część, część przestrzeni publicznej, część przestrzeni politycznej próbuje forsować, że ceny na przykład gazu spadły z, do, do cen sprzed wojny. No tylko jeśli sięgniemy i zobaczymy, jak te ceny się kształtowały, to ceny przed wojną, one wcale nie były małe, bowiem wzrost cen gazu rozpoczął się w marcu 2021 roku, czyli na rok przed wybuchem wojny. Wtedy ceny gazu kształtowały się na poziomie około 60-70-50 zł, a w momencie na rok przed wojną, czyli w marcu 2021 roku, one już były na poziomie 400 zł. Szły do 400 zł, więc my tutaj, jeśli coś spada do poziomu sprzed wojny, to jest jeszcze daleko od ideału, o którym żeśmy, który żeśmy widzieli w, na przykład w 21 czy na początku 21 roku. Mhm. Tutaj bardzo szeroka analiza, dziękuję bardzo. Na pewno jeszcze wracając do samej taryfy, Pan powiedział tutaj o takim porównaniu, że My nie jesteśmy w takiej najgorszej sytuacji, bo inne miasta płacą znacznie, znacznie więcej. Mieszkańcy tych miast, no, można się pocieszać tym faktem, że inni mają gorzej, ale jak ta taryfa teraz będzie wyglądać, o ile wzrosną rachunki mieszkańców w Nowym Sączu. No i to jest też zróżnicowane, bowiem prawo nakłada na nas obowiązek rozdziału różnych cen i podziału w zależności od źródła i od własności węzła na różne grupy taryfowe. I te grupy taryfowe, tych grup taryfowych mamy 10. Osobne są dla kotłowni Milenium, osobne dla kotłowni Sikorskiego, dla Wólek, dla Starego Sącza, dla lokalnych kotłowni gazowych. Każdy ma, każdy ma osobną grupę taryfową. Natomiast średnie, średnie podwyżki. Ta, która pierwsza, która była we wrześniu zeszłego roku była na poziomie 30% i teraz ta, która jest od 14 stycznia obowiązująca, na poziomie 32%. To są te średnie wzrosty, które, które były, no i z którymi nie mamy do czynienia. Więc mhm. też bym chciał jeszcze w, w tym miejscu jedną rzecz zaznaczyć, bowiem pojawiały się czasami pytania wątpliwości ze strony, ze strony naszych klientów, na przykład czemu w ramach danego? Blogu bloku są zróżnicowane czy sąsiednich bloków następują pewne zróżnicowania. Proszę mieć na uwadze to, że MPEC dostarcza ciepło do danego bloku i rozlicza się za cały blok. Nasza granica kończy się na wężle, czyli to jest takie najczęściej w piwnicy urządzenie, tam jest licznik, tam są zawory i tam się ko kończy nasza ingerencja. Wszystko pozostałe, czyli cała instalacja wewnętrzna to jest, to jest kwestia danego zarządcy, danej spółdzielni, danej wspólnoty mieszkaniowej, jakie będą zasady rozliczania. Są różne zasady rozliczenia. Czasami nawet widzieliśmy sytuację, że w ramach jednego bloku są dwa sposoby rozliczania albo z metra kwadratowego, albo z, ze wskazania z, z, z poboru ciepła. I tu już jak to wygląda wewnętrznie, zależy od, 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 danego, od danego zarządcy te, tej nieruchomości. A czasami są różnice pomiędzy blokami, natomiast to również zależy od rozliczeń. Częstokroć zależy, od energochłonności budynku, natomiast podstawową informacją jest to, że my, jako MPEC, w danej grupie taryfowej dostarczamy do wszystkich odbiorców cen ciepło w dokładnie tej samej cenie jednostkowej za jednego gigajula W dokładnie tej samej. Ona się nie różni do wszystkich odbiorców z tej samej grupy taryfowej, po prostu prawo nam zabrania różnicować cen w zakresie tej samej grupy taryfowej. Mhm, rozumiem, ale tych stref Taryfowych jest kilka, tak jak pan 10. powiedział. Dziesięć to oznacza, że na przykład kotłownia, która jest podpięta na wulkach i. Opala gazem będzie miała inne stawki niż to milenium wspomniane. Dokła tak? Dokładnie tak. I na przykład kotłownia na wulkach, ona w, w tych podwyżkach, które były teraz 14 stycznia w ogóle nie uczestniczyła, bo, bo tamte ceny gazu i przyjęte wskaźniki poziomy z września wystarczyły, żeby nie, nie trzeba było dokonywać dalszych zmian ceny. Natomiast tamta, tamta kotłownia jest podobnie jak kotłownia w Starym Sączu. Jest w 100% uzależniona od, od tego, jak się kształtuje cena gazu, i cena gazu idzie w górę. To się jeden na jeden przekłada, że również wtedy ceny, ceny w takich kotłowniach w 100% opalanych gazem idą do góry. Natomiast kotłownia Millenium ma to do siebie, że tam są już zdywersyfikowane źródła ciepła. Więc my mamy możliwość doboru tego źródła, którego aktualnie surowiec jest najtańszy. I tak też staramy się taką politykę tutaj realizować, żeby. Można było, Żeby można było takie surowce dobierać, które będą najtańsze, ta dywersyfikacja jest na pewno pomocna, bowiem w razie z jednej strony wzrostu lub spadku cen jednego surowca, a innego mniejszego wahania, powoduje, że dobieramy ten najtańszy, a druga rzecz, kwestia związana z bezpieczeństwem. Bo gdyby się okazało, że jakieś jest takie bardzo popularne w ostatnich latach stwierdzenie o przerywaniu łańcuchów dostaw. Jeśli by się okazało, że któryś łańcuch dostaw został przerwany, my mamy możliwość zastąpienia go innym źródłem ciepła. Mhm. Sporo też w MPC mówi się ostatnio o kogeneracji, tak? Czyli wykorzystywaniu gazu po to, żeby uzyskiwać i ciepło, i prąd, ale patrząc na tę tabelę, która pokazuje, że gaz, no zastraszająco wzrosnął, ta cena gazu zastraszająco wzrosła, czy to jest dalej opłacalne? No i dokładnie, jeśli na tym samym wykresie zobaczymy, gdzie są ceny gazu, również zobaczymy ceny energii elektrycznej, one też zastraszająco wzrosły. Po to też były różnego rodzaju pro, programy osłonowe w, na jesień zeszłego roku realizowane, żeby ustalić pewnego rodzaju górne granice dla odbiorców indywidualnych w zakresie cen gazu. Natomiast co do zasady, można powiedzieć w proporcji do cen gazu wzrosła cena energii elektrycznej. Mhm. Więc jeśli my będziemy Produkować energię elektryczną z droższego gazu, ale sprzedamy ten prąd po wyższych cenach to w dalszym ciągu ta inwestycja czyni, się, czyni, czyni to, to działanie opłacalnym. Kogeneracja tym różni się, bo też, żebyśmy tutaj wyjaśnili naszym radiosłuchaczom, bo na wulkach czy w Starym Słońcu też mamy gaz, tylko w tamtym gazie jest tylko i wyłącznie wytwarzane ciepło, a w tej nowej instalacji, którą, którą już jesteśmy w fazie testów, oprócz tego, że będzie wytwarzane ciepło, to w tym podstawowym, w podstawowym działaniu będziemy wytwarzać energię elektryczną. I dzięki temu, że wytwarzamy energie, energię elektryczną, będziemy, będziemy, będziemy z tego korzystać w dwójnasób. Po pierwsze, ten prąd będziemy sprzedawać po droższych cenach, bowiem ten prąd aktualnie jest dość drogi. I druga rzecz, my będziemy w, od Urzędu Regulacji Energetyki za każdą wytworzoną megawattogodzinę energii elektrycznej dostawać tak zwaną premię kogeneracyjną. To jest coś, co wygraliśmy i co, czym byliśmy jednym z sześciu przedsiębiorstw w w ramach, w, kraju. w kraju, które, które taki przy, podczas tej aukcji, które taki przywilej otrzymały. No i to oznacza, że którzy mieszkańcy najbardziej skorzystają, bo ten system nie działa wszędzie. Jasne, to on będzie wpięty w układ kotłowni Millenium, a kotłownia Millenium to jest 80% produkcji całego ciepła, czyli 80% klientów korzysta z tego, co jest w kotłowni Millenium. Kiedy w takim razie w pełni skorzystamy z tego, bo pan mówił, że to jest faza testów? Jesteśmy już na fazie rozruchu technologicznego, faza testów. Tutaj wykonawca niestety ma pewien poślizg, bowiem inwestycja miała być w zeszłym roku zakończona. Ona, ona się trochę poślizgnęła. Według zapewnień przed świętami Wielkiej Nocy wszystko będzie już w pełni hulało, tak, jeśli mogę tak to nazwać. Natomiast teraz już możemy z tego po części korzystać, jako w ramach tego rozruchu technologicznego. Natomiast pamiętajmy, że będziemy cały czas uzależnieni od tego, żeby dobierać. To, co jest najtańsze i to polityką będziemy się kierować. Ten surowiec, który będzie najtańszy, on będzie stanowił tą podstawę, jeśli chodzi o produkcję ciepła. Mhm, czyli przyszły sezon to najprawdopodobniej ten moment, kiedy w pełni rzeczywiście skorzystają mieszkańcy. Czy już w ty wcześniej? Nie, nie, w tym, w tym sezonie. W tym sezonie już, już będziemy korzystać dosłownie na, na, na dniach, bo, no bo nie tylko ciepło, jest rozruch ale też prąd. Tak? W to... Dokładnie, w ramach rozruchu technologicznego tam też już będzie wytwarzane ciepło, a przypomnę, że my przez całe lato. Mamy klientów na centralną wodę użytkową, więc w lecie tak samo. W dalszym ciągu nasze kotły chodzą. W tej sytuacji może się okazać, że nie kotły, a silnik będzie chodził. No właśnie, to w takim razie będziemy czekać na te efekty na pewno. To rozumiem, że też sprawia, że oszczędności tutaj będą dla mieszkańców. No jeśli będziemy mieć możliwość do wyboru, jeśli nie jesteśmy w 100% skazani na węgiel i na jego duże wahania, bo, bo każdy z nas tego, kto opala węgla, doświadczał, tak, jeśli półtora roku temu kupował tonę węgla po 800 zł, a teraz tona węgla kosztuje po 3000, a jeśli się załapie na te półtore tony, to będzie płacił 2000. No to też jest duży wzrost, duży wzrost, jeśli chodzi o cenę jednostkową. Powiem prywatnie, ja akurat jestem mieszkam poza zasięgiem sieci MPCowej, korzystam z gazu wolałbym być klientem MPC-u, bo bym miał dwie podwyżki po, po 30%, a, a tak to na gazie mam podwyżkę sięgającą 130%, jak zsumuję wszystkie te podwyżki, które się wydarzyły. Więc naprawdę ciepło systemowe jest najtańszym z, z tych, bo nie możemy porównywać jak było rok, dwa czy trzy lata temu w, w sytuacji, jeśli mamy porównywać samo ciepło systemowe, tylko porównajmy, jak aktualnie ciepło z mpc kształtuje się na tle pozostałych źródeł ciepła na, na, na tle samego gazu. Na tle węgla, na tle peletu, na tle pozostałych źródeł ciepła. Mhm. Na pewno do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Moim gościem dziś był prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, Paweł Kupczak. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję, pani redaktorze, a wszystkim uczniom życzę miłego, udanego wypoczynku feryjnego. Dobrze. Dziękuję, do widzenia. To przyłączam się do tych życzeń. Słowo za słowo! Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.